W dniu tym, mówi Martyrologium Rzymskie, przypada dzień zaduszny. Matka nasza wspólna Kościół Święty, bezpośrednio po dniu, w którym święci triumf synów swoich, będących już w niebie, stara się przyjść z pomocą potężnym swoim wsparciem i przyczyną u Pana i oblubieńca swego tym duszom, które jeszcze się wypłacają w czyśćcu, aby i one do społeczeństwa mieszkańców niebieskiej ojczyzny jak najprędzej przypuszczone zostały. Uroczystość Dnia Zadusznego zawdzięczamy świętemu Odylonowi, czwartemu opatowi sławnego klasztoru benedyktyńskiego w Cluny. Ustanowił to święto w roku 998 i rozkazał, aby je obchodzono nazajutrz po wszystkich świętych. Wpływ tego słynnego francuskiego opactwa sprawił, że przyjęto ten zwyczaj w całym świecie chrześcijańskim, a nawet, że dzień ten uwalniał od pracy. W Hiszpanii, Portugalii, w zależnej niegdyś od nich Ameryce Południowej, kapłani, korzystając z przywileju nadanego im przez Ojca Świętego Benedykta XIV, mogli odprawiać w dniu 2 listopada trzy msze święte. Dekretem z dnia 10 sierpnia 1915 roku Ojciec Święty Benedykt XV upoważnił wszystkich kapłanów całego świata do czynienia tego samego. Dusze czyśćcowe, orzeka Sobór Trydencki, doznają pomocy przez modlitwy wiernych, szczególniej zaś przez ofiarę mszy świętej. Powodem tego jest, iż we mszy świętej kapłan ofiaruje uroczyście Bogu jako wykup za duszę krew samego Zbawiciela. Jezus sam pod postaciami chleba i wina, przypominającymi Ojcu Niebieskiemu ofiary na Kalwarii, prosi, by Bóg jego zasługi policzył duszom czyśćcowym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, a może już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, ożyją. Słowa te, bracia drodzy, powiedział Chrystus Pan wtedy, kiedy uleczył człowieka od 38 lat chorego. Dziwili się temu wszyscy, gdy widzieli, że chodzi i zdrów jest ten, który przez tyle lat sam ani kroku zrobić nie mógł. Chrystus Pan skorzystał z tej sposobności tak żywo przemawiającej do każdego i powiedział, że nastąpi taka godzina, w której wszyscy umarli, którzy są w grobach, na głos Syna Bożego powstaną i życie na nowo odzyskają. Nie dziwcie się temu, rzekł, bo przychodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i ożyją. Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie i dał mu władzę sąd czynić, iż jest Synem Człowieczym. Tu powołuje się Zbawiciel na Ojca swego niebieskiego i zapewnia, że jako Syn Jego ma tę samą władzę i moc tę samą. Zarówno może sprawić, aby ktoś żył, jak to, aby umarł. Dlatego, że jest także Synem Człowieczym, że dla ludzi męką swoją i śmiercią tyle uczynił, przeto kiedy nastąpi chwila sądu ostatecznego, Ojciec Niebieski zdaje na niego rozstrzygnięcie tej wielkiej sprawy i zawyrokowanie, kto ma stanąć po prawicy, a kto po lewicy, kto ma pójść na karę wieczną, a kto po nagrodę do przybytków niebieskich. I dał mu władzę sąd czynić, iż jest Synem Człowieczym. Żeby ludzie mieli dowód już teraz, co się kiedyś stanie przy końcu świata, trzech umarłych wskrzesił Chrystus Pan i pokazał, że w Jego mocy jest życie i śmierć. Pierwszym był młodzieniec z miasta Nain, syn jedyny wdowy, bardzo swą stratę opłakującej. Krewni i znajomi odprowadzali go już do grobu, gdy Chrystus Pan nadszedł i ulitowawszy się nad matką, kazał tym, co Mary nieśli, stanąć. Następnie, dotknąwszy się umarłego, rzekł: młodzieńcze, mówię z tobie, wstań. I natychmiast wstał umarły z wielkim podziwem patrzących i oddany został matce. Taki sam cud powtórzył później z 12-letnią córką Jaira, przełożonego synagogi, i z Łazarzem, bratem dwóch sióstr Marii i Marty.
Ten ostatni był już w grobie od 4 dni, a jednak gdy posłyszał głos Syna Bożego, aby wstał, natychmiast temu głosowi powolnym się okazał. Wyszedł z grobu pełen życia i zdrowia. Nie dziwcie się temu, bo przychodzi godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wynijdą, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota, a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu. Człowiek z 38-letniej choroby uleczony, trzej umarli do życia przywróceni, niech was przekonują, że to samo się stanie ze wszystkimi umarłymi. Ocucą się i powstaną w jednej chwili, jak tylko głos Syna Bożego usłyszą do powstania ich powołujący. I wynijdą, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota, a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu. O tym więc, że wszyscy umarli, ocucą się z prochów i powstaną dla jawnego okazania, jakimi byli za życia swego na ziemi, nie ma potrzeby się rozwodzić. Jest to rzecz pewna, jak pewnym jest słowo Zbawiciela. Raczej o tym myśleć należy, jakby pomóc zmarłym, którzy z tego świata wprawdzie pojednani z Bogiem zeszli przez święte sakramenty, ale którzy jeszcze z sprawiedliwości boskiej zadość nie uczynili. Czy to z braku czasu, czy wskutek lenistwa. Nie wiemy na pewno, którzy z naszych bliskich po zejściu z tego świata dostali się do nieba, którzy do piekła, a którzy do czyśćca. Wszystkich więc ratować powinniśmy, jak możemy, bo z wyjątkiem tych, co są w niebie, wszyscy na nas wołają, każdy z osobna: zmiłujcie się nade mną, zmiłujcie się nade mną, przynajmniej wy, przyjaciele moi, bo ręka Pańska dotknęła mnie. Ciężko nam tu bardzo, palenia wielkiego doznajemy, męki straszne ponosimy, miejcie litość nad nami, okażcie współczucie, jesteśmy waszymi rodzicami, braćmi, siostrami. Prócz tego, cośmy dla was czynili za życia, cośmy zostawili wam po sobie w spuściźnie, odpłacimy się wam sowicie za okazaną nam w niedoli pomoc, gdy się z tych mąk wydostaniemy i do nieba przejdziemy. Bezustannie prosić będziemy Boga za wami, aby był wam miłościw. Miarką obfitą i nader obfitą odmierzymy wam za to, co nam teraz uczynicie w tym opłakanym położeniu naszym. Ratować ich możemy, bracia drodzy, trojakim sposobem. Naprzód i przede wszystkim ofiarami mszy świętej. Nie ma nic skuteczniejszego nad ten środek. Gdy święty Stanisław, biskup krakowski, pytał wskrzeżonego przed siebie Piotra, właściciela wsi Piotrowin, czy chciałby na tym świecie jakiś czas pozostać, czy też zaraz do grobu się wrócić, zapytany odpowiedział: już niewiele lat mam w czyśćcu cierpieć, wolę więc nie narażać się na niebezpieczeństwo grzechu, o które na tym świecie tak nietrudno. Odprowadź mnie, Ojcze, do grobu i pamiętaj o mnie, błagam Cię, podczas mszy świętych, a Ty mi wielką przysługę wyświadczysz i z czyśćca mnie prędko uwolnisz. Jakoż tak jest w istocie, co ten Piotr mówił, bo i w innych cudownych zdarzeniach inni umarli o to samo dla siebie żyjących błagali, to jest, aby jak najwięcej mszy świętych było za nich ofiarowanych. Modlitwy także własne każdego, a zwłaszcza gdy są zasyłane do Boga w stanie łaski, również mają swoje znaczenie i mogą przyspieszyć wyzwolenie z czyśćca dusz drogich naszemu sercu, dusz naszych rodziców, krewnych, znajomych, powidowatych, dobrodziejów. Dlatego w Księgach Bożych czytamy: święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani. O ile więc tylko możemy, modlimy się za umarłych i pomagajmy im do wydostania się z mąk czyśćcowych. Przy pacierzu rano i wieczór posyłajmy za nich westchnienie do Boga, odmawiając 3 razy dziennie Anioł Pański, polecajmy ich Bogu. Ile razy tylko możemy pozyskać jaki odpust, czy to przy odprawianiu drogi krzyżowej, czy w inny sposób, miejmy zawsze na pamięci te biedne dusze czyśćcowe i czyńmy z tego odpustu ofiarę dla nich. Niesłychane im przez to dobrodziejstwo wyświadczymy i bardzo je sobie zjednamy. Jałmużny stanowią trzeci sposób ratowania dusz w czyśćcu będących. Nie żałujmy, bracia drodzy, kawałka chleba, kilku droszy dla ubogich, bo tym sposobem bardzo się przysłużymy nieszczęśliwym duszom, wciąż do naszej litości się odwołującym, do naszego miłosierdzia. Jałmużna, mówi Pismo Święte, od wszelkiego grzechu i od śmierci wybawia. Jałmużna wielką ufnością będzie przed najwyższym Bogiem wszystkim, którzy ją czynią. Dzień dzisiejszy, dzień tak wielki, wszystkim wiernym zmarłym poświęcony. Niech nas na wskroś przeniknie, niech nam przypomni i żywo przed oczy postawi, że i my niedługo zostaniemy powołani do zdania rachunku z życia na ziemi, do spłacenia długów zaciągniętych przed Bogiem, z największą ścisłością, do ostatniego szeląszka. Gdy sobie teraz zaskarbimy serca tych, którzy nas błagają o pomoc z tamtego świata, to i oni, pomni na dobrodziejstwo im wyświadczone, po swoim wyzwoleniu z mąki, dostaniu się do nieba,
będą o nas pamiętać i wciąż za nami Pana Boga błagać, abyśmy co prędzej spłaciwszy należność weszli do wiecznych przybytków i cieszyli się niewysłowionym szczęściem posiadania Boga i miłowania Go miłością doskonałą, pospołu z aniołami i archaniołami, z cherubinami i serafinami, słowem ze wszystkimi mieszkańcami tej krainy wybranych. Boże, zbawienia ludzkiego miłośniku i pożądanego odpuszczenia dawco, żebrzemy miłosierdzia Twego, abyś braci naszych, krewnych naszych, dobrodziejów naszych, którzy już z tego świata zeszli, za przyczyną Najświętszej Marii Panny, Matki Twojej i wszystkich świętych, do wiecznego błogosławieństwa doprowadzić raczył. Boże, wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu, duszą sług i służebnic Twoich, racz dać odpuszczenie grzechów, aby zbawienia, którego sobie życzyli, za wspólnymi modlitwami naszymi dostąpić co prędzej mogli. Chryste Jezu, Najwyższy Kapłanie, daj rozgrzeszenie duszą sług i służebnic Twoich, a co one przez ułomność ciała popełniły, to dobrocią niepojętego miłosierdzia Twojego zgładź. Daj im, o Panie, stolice ochłody, odpoczynku, błogosławieństwa i światłości wiecznej jasność. Daj im ze świętymi Twoimi towarzystwo, w pokoju wiecznym mieszkanie i zbawienia, którego wyglądają, odziedziczenie. Nam też udziel tej łaski, abyśmy ich w wiecznej szczęśliwości ujrzeli, który żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.